Witam Państwa we wtorek 20 stycznia. Karolina Czereda, zaczynamy wiadomości regionalne. Dziś w wiadomościach m.in. nowy kierownik POZ w 105 szpitalu w Żarach, bezpłatne porady psychologa, 150 tysięcy dla organizacji pozarządowych, z kamerą na targowisku, powiatowy konkurs kolęd i pastorałek i niespodzianka dla telewidzów, czyli wygraj bilety na koncert. Doktor Arkadiusz Mierzejewski ma 41 lat i od 14 związany jest ze 105 Kresowym Szpitalem Wojskowym w Żarach. Od stycznia jest również kierownikiem poradni podstawowej opieki zdrowotnej w 105. Jego poprzednikiem był doktor Artur Tołkacz. Konkurs na nowego kierownika poradni lekarza rodzinnego w 105 Kresowym Szpitalu Wojskowym w Żarach wygrał doktor Arkadiusz Mierzejewski, pediatra. Co awans oznacza w praktyce? Przybyło mi dużo więcej pracy administracyjnej, w tym konstruowanie grafików dyżurowych oraz rozdzielanie miejsc pracy, także dla poszczególnych lekarzy, koordynowanie tej pracy lekarskiej z pracą pielęgniarek tutaj zatrudnionych w podstawowej opiece zdrowotnej w naszym szpitalu. Dużo pacjentów, dużo pracy? Tak, dużo pacjentów, dużo pracy, bo swoim opieką obejmujemy tutaj praktycznie cały powiat żarski i jest to 14 tysięcy pacjentów tutaj pod naszą opieką naszego POZ-u. Jest też w tym, ja mówię, od noworodka do osoby jak najbardziej w wieku podeszłym po prostu. Pacjenci mogą liczyć tutaj na kompleksową obsługę, prawda? Tak, bo pacjent trafiając w stanie nagłym z jakimiś ostrymi dolegliwościami, tak, i ma to zapewnione, że w tym dniu jest mu udzielona całkowita kompleksowa pomoc i diagnostyka. Także nie jest odsyłany nigdy na drugi, na trzeci dzień po prostu, tylko że ta diagnostyka jest w tym dniu zapewniona. Tak. Doktor Mierzejewski ze 105 szpitalem związany jest od 14 lat. Z doktorem Mierzejewskim współpracujemy już dość długo. Pracował u nas jako lekarz, w tej chwili jako kierownik. Myślę, że współpraca będzie wspaniała. Przekłada się to już na ilość pacjentów, która bardzo chętnie chce się dostać tutaj do naszego lekarza. Zarówno do doktora Mierzejewskiego, jak i do innych lekarzy. Zapraszam zarówno do pacjentów do nas, do lekarzy, jak i do pielęgniarek, bo jest też zespół pielęgniarek, które też są tutaj wykształcone, podnoszą kwalifikacje. Dlatego myślę, że cały zespół będzie pracował na to, żeby jak najlepiej pacjentów tutaj zabezpieczyć. Od lutego w 105 pacjentów przyjmować będzie aż 6 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Czego życzyć? Wytrwałości. Tego życzymy. Dziękuję bardzo. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach we współpracy ze stowarzyszeniem Civis Sum oferuje bezpłatne, specjalistyczne doradztwo psychologiczne osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin. Bezpłatne konsultacje psychologiczne umawiane są jako indywidualne sesje. Psycholog w ramach programu Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przyjmuje w każdy wtorek w godzinach od 15.45 do 18.45 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Domańskiego 1 w Żarach. Burmistrz Żar ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych, dla tych, które prowadzą m.in. działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony i promocji zdrowia, prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i wychowania. Do rozdania jest 150 tysięcy złotych. Oferty organizacje pozarządowe mogą składać do 6 lutego w zaklejonej, opieczętowanej i opisanej kopercie w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Żarach do godziny 15, 6 lutego do godziny 15. W ubiegłym roku z dofinansowania skorzystało m.in. Towarzystwo Upiększania Miasta, które zorganizowało Jarmark Miodu i Wina oraz Kresowe Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, organizator Wielkiego Bałakania. Szczegóły dotyczące konkursu pod numerem telefonu 68 470 8350.
Słoneczny, choć mroźny poranek zachęcił nas do odwiedzenia żarskiego targowiska. Sprzedawcy mimo chłodu nie narzekają. No styczeń taki jest, po prostu miasto, można powiedzieć, że jakby się wykosztowali ludzie na święta i w styczniu to tak już chodzą i tak to co muszą to kupią, co muszą to zapłacą. I generalnie człowiek jedzie, bo taką ma pracę na ten rynek, myśli, że coś zarobi. Raz zarobi, raz nie zarobi. No. Witamy wszystkich na rynku serdecznie, zapraszamy na zakupy. Mam nadzieję, że będzie coraz lepiej, bo jest jeszcze tak średnio. Jak pogoda, no to trochę ludzie przychodzą, ale tak to na razie tak słabo przychodzą, słabo. A co schodzi? No zieleninka, no i podstawowe rzeczy takie, marchewki, pietruszki, cebulkę to i ziemniaczki, o tak, o takie coś na razie, nie? Jak idzie handel? Średnio idzie tak, nie ma ludzi. A co pan sprzedaje? Warzywa, ziemniaki i zboże. A skąd? Z Bolesławca. Pani Danuta warzywa kupuje tylko na targowisku. Mówi, że są tu tańsze i o wiele smaczniejsze. No na pewno często przychodzę, dlatego że tu jest raz, że taniej, a drugi raz mi się wydaje, że są z pobliskich jakiś tam działkowcy, marchewki czy coś takiego, to ja cały czas tu kupuję, także nie w Kauflandach. Ceny warzyw utrzymują się na tym samym poziomie. Świeża rzodkiewka była za 2,50, szczypior i kapusta za 2 zł, włoszczyzna za 3. Kilogram buraków i marchwi kupimy za 2 zł, czosnek za złotówkę, gruszki za 5 zł, a jabłka za 2. Dziś w Żarach odbył się powiatowy konkurs kolęd i pastorałek. Na scenie Żarskiej Szkoły Muzycznej wystąpiły dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z powiatu żarskiego. Który raz bierzesz udział w takim śpiewaniu kolęd i pastorałek? Pierwszy raz. W jakiej grupie wiekowej występowałaś dzisiaj? 1-3. A powiedz, kto ci przygotowywał piosenkę, która została śpiewana? Moja nauczycielka muzyki, pani Dorota Basińska. Powiedz mi, jesteś zadowolona z dzisiejszego występu? Miałaś tremę? Bardzo wielką, ale występ był bardzo fajny. Kto pomagał tobie wybrać tekst dzisiejszy, który śpiewałeś? Pani Iwona Walkowiak. A kto to jest, twoja wychowawczyni? Nie, pani z kółka wokalnego. Ty do jakiego kółka wokalnego należysz? Do szkoły podstawowej numer 5. W której grupie wiekowej ty dzisiaj śpiewałeś? 1-3. A powiedz mi, jak długo trwały twoje próby, bo bardzo wysoko wyciągałeś głos? Miesiąc i tydzień. Śpiewałam w grupie wiekowej 4-6. Przygotowywała mnie pani Henia Starosta z Małej Tęczy. Ty podobno wczoraj wróciłaś też z jakiegoś konkursu. Co to był za konkurs? To był konkurs kolęd i pastorałek. A gdzie się odbywał? W Gdańsku. W jury zasiedli Waldemar Wolski, Piotr Bochenek i Mariusz Sadowski. Organizatorami konkursu było Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta w Żarach i Stowarzyszenie Żaranin. A teraz przed nami zapowiedź weekendowego koncertu zespołu Cadillac, wywodzącego się z muzyki bluesowej i rockowej. Proszę oglądać uważnie materiał, mamy dla Państwa niespodziankę. Już w najbliższą sobotę, 24 stycznia o godzinie 18 w Żarskiej Lunie, koncert zielonogórskiego zespołu Cadillac. Zespół Cadillac powstał w 90 roku, cały czas brnie do przodu. Zaoferuje nam powrót do przeszłości. Będziemy mieli okazję posłuchać coverów m.in. Pink Floydów, Led Zeppelin, In Excess. Myślę, że bardzo fajna impreza dla wszystkich, na którą szczególnie zapraszamy. Bilety są do nabycia trzema drogami. Pierwsza droga to Żarski Dom Kultury, oczywiście sekretariat, codziennie w godzinach od 8 do 15. Można również już w tej chwili kupować bilety poprzez usługę elektronicznego zakupu, usługa EkoBilet, wchodząc na stronę www.dekazary.pl. I oczywiście bezpośrednio przed koncertem w sali widowiskowej Luna bilety również będą do nabycia. Jako support zagra żarski zespół Red Sunset, ale uwaga, dla naszych widzów mamy niespodziankę. Kto pierwszy, ten lepszy. Wystarczy w sekretariacie Żarskiego Domu Kultury podać hasło Telewizja Regionalna. Dwa podwójne zaproszenia na sobotni koncert czekają.
Miło nam, że przychodzą Państwo do nas i dzielą się z nami swoimi kłopotami i zmartwieniami. Dziś odwiedził nas Pan Janusz, który apeluje do uczciwego znalazcy. Zgubiono dowód rejestracyjny na Renault Modus w okolicy Wapiennej. Uczciwy znalazca, proszę o kontakt 602-420-7789. Dziękuję. Nowo powstałe Stowarzyszenie Runners Team skupiające miłośników biegania organizuje imprezę pod nazwą Dycha po żarach. Zaplanowaliśmy w dniu 19 kwietnia, mam nadzieję, duży bieg w żarach. Pierwsza Dycha po żarach, taki tytuł ma on na chwilę obecną. Zapisało się już ponad 300 osób. Limit wyznaczyliśmy jako 300, no możemy to uelastycznić, zależy od ilości biegaczy, którzy jeszcze będą chętni. Wszystkich zachęcamy, zarówno amatorów, jak i biegających. No, taka chyba idea jest najlepsza, uważam. Ludzie, żary potrzebowały biegu, potrzebowały, tu jak kolega wspomniał, jest żagań. Zresztą my bywamy na wielu biegach, nawet w ostatnim roku byliśmy na kilkunastu w Polsce i nawet już poznajemy się z biegaczami z innych tych i pytają, a wy żary jesteście? No tak, ale takiego czegoś to nie macie. No nie macie. Macie parkrun. No mamy parkrun, jest parkrun fajnie, wszystko, ale ten bieg taki masowy, uważam, no ludzie się, mam nadzieję, tego przekonają. Zainteresowanie biegiem jest ogromne. Już ponad 300 osób zadeklarowało, że wystartuje w imprezie. Można się jeszcze zapisać, ale należy się pospieszyć. Zapisać się można na portalu Pulsar Sport. Na Facebooku jest nasza jakby strona, profil Dycha po żarach i tam jest link do portalu zapisów. Do kogo jest skierowana impreza? Kto może się zgłosić? Wszyscy. Na tą chwilę, tak jak kolega wspomniał, jest ponad 300 już osób zapisanych i to nie są tylko osoby z żar, tak? Na liście mamy gości z Warszawy, ze Szczecina, wiadomo, okoliczne miejscowości. Są także osoby spoza Polski. Co nas cieszy, przepraszam. Co nas cieszy i każdy kto jest chętny, kto czuje się na siłach przebiec te 10 kilometrów, zapraszamy. Więcej o Stowarzyszeniu Runners Team i obiegu w najbliższym magazynie sportowym. Zapraszamy! Zaczynają się chłodniejsze dni, ale daleko nam do tych zim zapamiętanych z dzieciństwa. Izabela Zwierz, zapraszam do obejrzenia szczegółowej prognozy pogody na zbliżającą się środę. Dla żar, Gubina i Szprotawy. To już 21 stycznia, a śniegu nadal nie ma i nie będzie. Jutro też nie będziemy potrzebowali parasoli, bo południowy wiatr w porywach osiągający 34 km na godzinę rozdmucha chmury. Synoptycy nie przewidują większych zmian w pogodzie, jaką do tej pory mogliśmy zaobserwować. Ciśnienie nieznacznie wzrośnie do 1018 hektopaskali, a temperatura spadnie do 1 stopnia na plusie. Zimowy za to możemy odczuć poranek, kiedy słupki rtęci wskażą -1 stopnia Celsjusza. 21 stycznia to dzień babci, więc ważna data dla wnucząt, które składać będą z tej okazji życzenia. Ale nie zapominajmy jeszcze o Agnieszce i Jarosławie, bo to oni w środę obchodzą swoje imieniny. Izabela Zwierz, dziękuję za obejrzenie prognozy pogody, którą przygotowuje dla telewizji regionalnej Krajowy Instytut Meteorologii. W wiadomościach to wszystko. Teraz zapraszam Państwa na program Rozmowa. Bohaterami dzisiejszego odcinka będą uczniowie żarskiego ekonomika, wyróżnieni w ogólnopolskim rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej. Następnie magazyn motoryzacyjny, dziś zatytułowany Karol i jego duży Fiat. Ja żegnam się z Państwem, życzę przyjemnego wieczoru. Do zobaczenia jutro.